Witamy na naszym festynie. Festyn to jest takie wydarzenie, kiedy ludzie wchodzą, wychodzą, jedni wchodzą, drudzy wychodzą, tam sobie gdzieś rozmawiają, tak. Ale powoli, powoli nasz festyn zaczyna przeradzać się w, no nie wiem. Witam Państwa na dzisiejszych zajęciach. Temat jest bardzo ważny, bo będziemy mówili o bezpieczeństwie. To, czy rzeczy, w jakie się Państwo ubierają, każde ubranie ma swoją metkę. To, jakie metki są na ubraniach, może mieć dla kogoś znaczenie. Czy lewisy albo torebka Paco Rabanne są oryginalne, no może mieć dla kogoś znaczenie, ale przyznacie Państwo, nie ma to większego wpływu na bezpieczeństwo. Natomiast gdy mówimy o linach do wspinaczki, no tutaj sprawa staje się poważna. Czy liny do wspinaczki górskiej, jakie posiadamy, są bezpieczne? Tutaj stawką jest nasze życie. Więc będę dzisiaj mówił o linach do wspinaczki. Czym różnią się liny bezpieczne od tych, na których lepiej tylko powiesić pranie? Dzisiejszy temat: liny do wspinaczki. Państwo przyszli na wykład o wspinaczce górskiej, tak? No bo tutaj gdzieś też jest spotkanie kościoła, jakaś wspólnota 4P i zdarzyło się komuś wejść nie do tej sali. Ja się pomyliłem? To jest 4P? No i co teraz mam zrobić? Może spróbuję dostosować mój wykład o linach do wspinaczki na Państwa modłę. Może coś się Państwu przyda o tych linach, ok? No bo żona i dzieci czekają w domu na wypłatę, na moją wypłatę. Jak im powiem, że nic dzisiaj nie zarobiłem, bo pomyliłem salę. Wiecie, jakie żony potrafią być smutne. To spróbujemy, dobrze? Spróbuję się przestawić, ok? No więc, drodzy Państwo, może niektórzy z Was nigdy nie pójdą w góry na wspinaczkę linową i nie musicie się martwić o jakość lin. Jednak życie każdego z nas na pewno pewnego dnia się skończy i jest pytanie, czy to, na co liczymy, na czym opiera się nasze poczucie bezpieczeństwa, czy to coś jest dobrej jakości? No, tutaj jest bardzo ważny element autentyczności. Czy to, na czym opiera się moje poczucie bezpieczeństwa, to pewna lina? Czy moja wiara jest autentyczna? Czy to raczej bezwartościowa podróbka? Oprzyjmy nasze rozważania o 6 rozdział Listu do Rzymian i przeczytajmy pierwszy wers. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą. Gdy mamy do czynienia z liną do wspinaczki, jest parę parametrów, które decydują o bezpieczeństwie. Na przykład odporność na zrywanie, ilość odpadnięć. A jakie są parametry wiecznego bezpieczeństwa? Parametry wiary, która zapewnia wieczne bezpieczeństwo. Tutaj w naszym fragmencie jest pewien parametr określony mianem łaska. I ten parametr jest ważny ze względu na
pewien podstawowy problem, który mamy, jest on tutaj też nazwany grzechem. Jesteśmy istotami grzesznymi, lekceważymy Boga, robimy coś na przekór. I to sprawia, że potrzebujemy przebaczenia. I w takim razie jest pytanie, ile Bóg jest gotowy nam przebaczyć? Gdy szukamy odpowiedniej liny do wspinaczki, jeden z parametrów to właśnie ilość odpadnięć, to znaczy ile razy można bezpiecznie odpaść od ściany i polecieć w dół i być bezpiecznie zatrzymanym przez linę i przeżyć. Minimalna liczba odpadnięć, no żeby lina była liną profesjonalną, to podobno 5. Tutaj rozmawiałem wcześniej z Jarkiem, no 10, 12. A ile odpadnięć wytrzymuje łaska Boża? Ile Bóg jest gotowy nam przebaczyć? Cofnijmy się do poprzedniego rozdziału listu do Rzymian i zobaczmy, jak ten parametr łaska Boża jest opisany w wersie 20. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Łaska Boga, Jego gotowość przebaczenia jest zawsze większa niż nasz grzech. Ilość odpadnięć nieograniczona. Odporność na zrywanie pełna. Gotowość przebaczenia ze strony Boga zawsze większa niż nasz grzech. Wspaniały parametr ma ta łaska Boża. Bóg jest gotowy mi przebaczyć zawsze więcej, niż będę potrzebował. To dobrze, tak? Bo jest to problem bardzo poważny. Niezależnie od tego, na ile zdajemy sobie z tego sprawę, konflikt między człowiekiem a Bogiem jest najpoważniejszym problemem we wszechświecie. Leży u podstaw wszystkich naszych problemów. I każdy z nas tkwi w tym po uszy. Konflikt z Bogiem. Suma naszych win wykopała przepaść między nami a Bogiem. No i każdego z nas dotyczy ten problem. Ale Bóg ze swej strony jest gotowy przebaczyć. Jezus Chrystus, gdy umarł na krzyżu, wziął na siebie grzechy całej ludzkości, w tym Twoje i moje. I gdy one na Nim spoczęły, nasze grzechy, stał się największym przestępcą w historii. Nie ze względu na swoje przestępstwa, ale przez to, że wziął na siebie nasze. Gdy one na Nim spoczęły, wyrok śmierci został wykonany. Jezus umarł za nasze grzechy, zapłacił za nie. Dlatego Bóg może teraz stać go na to, żeby wszystko nam przebaczyć całkowicie. Ile? Zawsze więcej niż potrzebujemy. Z taką liną można się wybierać w najtrudniejsze góry. Jednak nic nie dzieje się automatycznie. To nie jest tak, że ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy, skutkuje to automatycznie przebaczeniem moich win, moich grzechów. To, że dobra lina istnieje, nie oznacza jeszcze, że masz ją w plecaku. Potrzebujesz nabyć dobrą linę, bo istnieje niebezpieczeństwo nabycia podróbki. Czasami proponowane rozwiązania skupiają się na poszczególnych grzechach. Mówią o wyznawaniu poszczególnych grzechów. Tymczasem istota problemu leży głębiej. Leży w zwrocie naszego życia. Dla kogo żyjemy?
co z tego, że wyznasz Bogu jakieś grzeszki, czy nawet grzechy, skoro całe twoje życie ma zwrot przeciwny niż Bóg, skoro serce bije dla czegoś innego? Problemu grzechu nie da się rozwiązać powierzchownie. Rozwiązaniem jest jedynie radykalny zwrot, który Biblia nazywa nawróceniem. Radykalny zwrot, zaproszenie Chrystusa na pierwsze miejsce w moim życiu. Chrystusie, otwieram Ci drzwi mojego życia i zapraszam Ciebie jako mojego Zbawiciela i Pana. Zapraszam na pierwsze miejsce, jedyne miejsce, które jest godne Ciebie. Na tron mojego życia zapraszam. Ty panuj. Zapraszam, ponieważ ufam, zaufałem, że warto. Dopiero gdy człowiek to uczyni, dotyczy go parametr bezpieczeństwa, jakim jest Boża łaska. Dopiero wtedy tak naprawdę otrzymuję przebaczenie od Boga. Upewnij się więc, że masz właściwą linę do wspinaczki. Z linami do wspinaczki jest tak, że o ich wytrzymałości decyduje rdzeń, a nie zewnętrzna otoczka. Każda lina ma zewnętrzną otoczkę, która nie stanowi o jej wytrzymałości. Ta otoczka ma zawsze jakiś kolor, jakieś tam wzorki czasami. Co byście pomyśleli o mnie, gdybym mówił wam o linach do wspinaczki w ten sposób? W tym sezonie obowiązuje kolor fioletowy. Najważniejsze jest, by tego pilnować. Byłem niedawno w górach i zobaczyłem rzecz bardzo smutną, że pewni ludzie wspinali się na linach czerwonych. Jak można być tak mało odpowiedzialnym? Ludzie, opamiętajcie się, kolor fioletowy. No, bylibyście lekko zdezorientowani, bo przecież o bezpieczeństwie nie decyduje kolor powłoki, lecz jakość rdzenia. W podobny sposób niektórzy ludzie chcieliby rozwiązać problem konfliktu z Bogiem przez zabiegi dosyć powierzchowne. Ktoś powie, ja już mam przebaczenie, bo byłem u spowiedzi. Ale jest pytanie, czy kiedykolwiek popłynęło z twojego serca przeświadczenie, że ogólna linia twojego życia biegnie w kierunku przeciwnym niż Bóg? I dlatego Chrystus jest poza twoim życiem. Powierzchowne rzeczy nie pomagają, nie mają na to wpływu. Ale gdy zapraszasz Chrystusa, by wszedł i zamieszkał w twoim życiu, by zajął należne mu pierwsze miejsce, on na siłę nie wejdzie, czy sposobem, czeka na twoją decyzję. Jeżeli oddasz mu swoje życie, żeby należało do niego, jeżeli coś mniejszego kalibru się zdarzyło, to czy problem grzechu został rozwiązany, czy otrzymałaś przebaczenie, jakiego potrzebujesz? Przecież przyczyna konfliktu z Bogiem leży głębiej. Istotna jest nie zewnętrzna powłoka liny, ale jej rdzeń. W podobny sposób problem nie leży w pojedynczych grzechach, że zrobiliśmy to czy tamto. To są jedynie skutki, symptomy. Przyczyna leży w tym, że twoje serce nie bije dla Boga. Co mu z twoich wyznań, skoro główny problem zostaje nierozwiązany? Życzę więc każdemu z nas tutaj pełnego przebaczenia.
aby cały Twój bunt i obojętność wobec Boga zostały zneutralizowane przez łaskę. Przez pełne przebaczenie, jakiego Bóg udzieli, ale do tego potrzebne jest pełne wyznanie. Wyznanie, że do tej pory Twoje serce nie biło dla Boga. Ale teraz wyznajesz cały ten grzech i zapraszasz go do swojego serca, oddając mu pierwsze miejsce. Wtedy zaczyna nas dotyczyć ten parametr łaski, o którym czytaliśmy w tym 5:20, jeszcze raz popatrzmy, mamy go na ekranie, gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Życzę więc każdemu z nas tutaj, czy tam, gdzie oglądamy, słuchamy, by doświadczył autentycznego przebaczenia od Boga. Przebaczenia wszystkich grzechów, przeszłych, teraźniejszych, przyszłych. Niezależnie od tego, jak są wielkie i ile mają warstw. By zostały całkowicie zneutralizowane przez krew Chrystusa, rozlaną na krzyżu, przez Jego łaskę. No, czy może być coś piękniejszego, by każdy z nas otrzymał przebaczenie i by to był autentyk, by to przebaczenie odmieniło całkowicie Twój los. A na wypadek, gdyby wszystkie te sprawy, o których tutaj mówimy, były dla kogoś z nas nadal bardzo odległe i trudno Tobie znaleźć punkt styczny z Twoją codziennością, no to powiem, że na stronie internetowej naszego ośrodka, właśnie tej coek.pl, zaraz po otwarciu pojawia się tam taki tajemniczy tytuł, Lepszy plan. I tam pojawia się zawsze jedno zdanie z Biblii, które pokazuje jakiś zamiar Boga wobec nas. Jedno zdanie mniej więcej na tydzień, by o nim rozmyślać, by odkrywać powoli ten lepszy plan i wtedy wszystko będzie stopniowo stawało się jaśniejsze i bliższe. To możemy już zdjąć, wszyscy zobaczyli, coek, tak jak Coke, Coca-Cola, tak? Coke, tylko odwrócone dwie ostatnie litery, zapamiętamy. To, co do tej pory odkryliśmy, dotyczy naszego wiecznego bezpieczeństwa, dotyczy najważniejszej rzeczy, że będziemy w wieczności z Bogiem. Lina nie do zerwania. Ale oprócz wytrzymałości liny jest kolejny parametr, jej długość. Dobrze, że lina jest wytrzymała na rwanie, ale jeżeli będzie miała tylko 20 metrów, to jak będzie wyglądała wspinaczka? Wyjdziemy kawałek, no i koniec, stop. Ale jeżeli lina będzie miała 80 metrów. Nagrodą będą wspaniałe widoki z góry. Bezpieczeństwo, że będziemy tam w wieczności z Bogiem, jest najważniejsze, ale ważnym jest też to, jak nam tam będzie. I mówi o tym pewne zdanie z drugiego listu do Koryntian 5. Popatrzmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Pytanie jest jeszcze, jak nam tam będzie, jaką otrzymamy nagrodę i wcale nie każdemu porówno. Jednak Boże objawienie pokazuje zupełnie coś innego. To zależy od naszych wyborów, których dokonujemy.
w naszym życiu już po nawróceniu do Chrystusa. I zobaczmy, jak opisuje to Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian 2. Zobaczmy, co nas czeka. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drewna, z trawy lub słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego, odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Od naszych wyborów teraz zależy to, jak nam będzie w wieczności. Jaką otrzymamy nagrodę? Na przykład pozycję. I może być tak, że ktoś nie otrzyma żadnej. Będzie zbawiony i tyle. Dobrze, że lina wytrzymuje upadek, ale jeszcze przydałoby się wejść jak najwyżej. Od czego to zależy? Wracamy do listu do Rzymian i właśnie w tym miejscu listu do Rzymian, na które dzisiaj patrzymy, opisany jest pewien problem. Ktoś mianowicie doświadczył Bożego przebaczenia, otworzył się na to, by łaska Boża przykryła wszystkie jego grzechy, ale co dalej się w nim dzieje? Patrzmy ponownie na wers pierwszy, 6 rozdziału. Cały czas jeszcze jesteśmy w tym wersie pierwszym. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Ktoś może być tak zachwycony wspaniałością łaski Bożej, Bożego przebaczenia, że Bóg zawsze więcej niż my potrzebujemy, że człowiek się tym całkowicie zadowoli i nie będzie szukał czegoś więcej niż przebaczenie. Skoro Bóg mi wszystko przebacza, skoro Jego przebaczenie jest zawsze większe niż moje upadki, to gdy nie radzę sobie ze złymi skłonnościami, nie ma problemu, bo przecież Bóg i tak mi wszystko przebaczy, wyznam znowu swój upadek i znowu będę się cieszył wielkim przebaczeniem. Można przywołać tutaj jeszcze jedną ilustrację, tą, która została już użyta w zapowiedziach. To Boże przebaczenie można przyrównać do oczyszczenia starego samochodu z rdzy. Kto z nas nie marzył o tym, by jakiś piękny stary samochód oczyścić? Właśnie ktoś z was niedawno mi mówił, że jego znajomy całą zimę zeszłą poświęcił na czyszczenie takiego starego samochodu i lśnił. No właśnie, lśniąca blacha. Boże przebaczenie jest jak oczyszczenie samochodu z rdzy. Ale jeżeli nie zrobimy nic więcej, samochód znowu będzie rdzewieć i znowu będzie trzeba go czyścić z rdzy. Co potrzebujemy zrobić? No nie zgadniecie. Musimy go pomalować. Podobnie tutaj. Czy mamy zadowolić się całkowitym oczyszczeniem z grzechu, przebaczeniem? Odpowiedź jest bardzo zdecydowana na końcu tego pierwszego wersu. Żadną miarą, w żadnym wypadku. Bóg ma dla nas coś więcej. I o tym więcej przeczytajmy wreszcie w drugim wersie, tutaj w Rzymian 6, popatrzmy. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Jest jeszcze inny dar, którego Bóg nam udziela, dodany do przebaczenia. Jaki to dar? Zwycięstwo. Możliwość zwyciężania nad tym, co nas wcześniej zniewalało. W jaki sposób Bóg uwalnia nas
od zniewolenia złymi skłonnościami i pozwala zwyciężać. Pokazuje to właśnie ten drugi wers. Bóg sprawia, że człowiek, co się z nim dzieje, umiera dla grzechu. O co tu chodzi? Jest tutaj takie założenie, że złe przyzwyczajenia tak silnie wiążą człowieka, że praktycznie dopiero śmierć kończy ich panowanie. Czy tak jest naprawdę? Są wokół nas przykłady, na których to wyraźnie widać. Niektóre zniewolenia są bardzo jaskrawe i uporczywe. Alkoholizm, narkomania, hazard, parę innych. I na niektórych z tych uzależnień szczególnie widać to, że praktycznie dopiero śmierć kończy ich panowanie nad człowiekiem. Kiedy narkoman, heroinista ma problem uzależnienia z głowy? Niestety, problem kończy się dopiero z chwilą jego śmierci. Uzależnienie jest tak silnie związane z duszą. Umarł, jest wolny. Niestety nie ma go już wśród nas. A gdyby tak umarł dla swojego przyzwyczajenia, a dalej żył. Ale może powiesz, ten problem mnie nie dotyczy. Ja nie jestem zniewolony przez alkohol czy narkotyki. Tak, to były jaskrawe przejawy zniewolenia. Jednak są i inne, bardziej ukryte, aż do takich, które wydają się całkowicie niewinne, prawie niezauważalne, a jednak są zniewoleniem, takie jak wybuchy złości, narzekanie, uleganie nastrojom. Wśród tych wszystkich zniewoleń są też zniewolenia dotyczące wierności, moralności. Ktoś obiecuje na przykład: porzucam moją niewierność, wracam do męża czy żony. Obiecuję. Nic z tego, człowieku, nigdzie nie wrócisz, bo jesteś zniewolony. Twoje dobre zamiary się nie spełnią. Potrzebna jest inna pomoc. Ktoś z nas może nie czuć się dzisiaj niewolnikiem, ale Słowo Boże mówi, że każdy człowiek, który nie skorzystał jeszcze z pomocy Chrystusa w tym temacie, jest niewolnikiem złych skłonności i jest to tylko kwestią czasu, gdy ta prawda wyjdzie, jeżeli jeszcze nie wyszła. Dobre postanowienia tego nie zmienią. Nie ma się co łudzić. Potrzebne jest dogłębne rozwiązanie i takie rozwiązanie daje Chrystus. W jaki sposób Bóg rozwiązuje problem zniewolenia? Skoro dopiero śmierć kończy niewolę, pokazuje to wers drugi, właśnie ten, na który patrzymy, co się stało z nami, jeżeli zaufaliśmy Chrystusowi? Umarliśmy dla grzechu. Bóg przygotował rozwiązanie. Polega ono na tym, że człowiek w pewnej sferze umiera, chociaż fizycznie nadal żyje. Jak to jest możliwe? Przeczytajmy trzecią część dzisiejszego fragmentu, wersy 3-5. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Chrzest zanurzający w Chrystusa. Dosłownie zanurzenie w Chrystusa. Nie chodzi tutaj o jakiś rytuał. Chodzi o coś, co dzieje się w sferze ducha. Każdy z nas składa się z trzech sfer: ciała, duszy i ducha. I właśnie ta cząstka, duch, czyli nasze najgłębsze motywy i pragnienia, zostaje w pewnych okolicznościach, ten nasz duch, złączony z Chrystusem w Jego śmierci, jakby zanurzony w Nim i razem z Chrystusem umiera. Po to, by ten związek naszego ducha z przymusem grzeszenia obumarł. I coś takiego dzieje się w sferze duchowej w chwili, gdy zaufamy Chrystusowi, zaprosimy Go do naszego życia i On wejdzie. My tego nie widzimy, dowiadujemy się tego z Bożego Słowa, ale jeżeli to nastąpiło, no to zobaczymy skutki. Nasz duch umiera z Chrystusem i dzięki temu zostaje uwolniony od przymusu grzeszenia. Dla przymusu grzeszenia już nie istnieje, tak? Tego ducha już nie ma. Umarł. To jest rozwiązanie, które przygotował Bóg i tak je opisuje. Na śmierci naszego ducha jednak się nie kończy. Jak pokazuje druga część wersu czwartego, co się dzieje? Pogrzebani po to, abyśmy wkroczyli w nowe życie. Nasz duch zostaje ożywiony. Bóg umożliwił w ten sposób reset naszego ducha, by człowiek umarł i narodził się na nowo. I jaki jest skutek? Przeczytajmy ostatni już dzisiaj wers naszego fragmentu, wers szósty. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Jaki jest skutek? Człowiek jest całkowicie uwolniony od przymusu ulegania złym skłonnościom na poziomie swojego ducha. Złe skłonności nadal w nas istnieją, płycej, ale na poziomie ducha już nic nie musimy. Jesteśmy całkowicie wolni. Dlatego każdy z nas, którego to dotyczy, jeżeli zaprosiliśmy Chrystusa do swego serca i Chrystus w nas zamieszkał, zostaliśmy całkowicie uwolnieni od przymusu grzeszenia, przymusu ulegania złym skłonnościom. Jesteśmy wolni. I to na najgłębszym poziomie nas, na poziomie ducha. Teraz chodzi o to, by nasza dusza, czyli nasz umysł i nasza wola właśnie na poziomie umysłu za tym nadążyły. Jak to robić? Będziemy o tym jeszcze wiele mówili w następnych odcinkach, jak doświadczyć zwycięstwa, ale już dzisiaj możemy wiedzieć, co jest potrzebne, by nasz umysł i wola uznały to, co stało się w sferze ducha. Jestem wolny. Nasza lina może mieć pełną długość. Wspinacze by powiedzieli pełne 80 metrów, no chyba, że do jaskiń. Tam się bierze, jak się dowiedziałem od Jarka przed chwilą, cieńsze. I wtedy więcej można wziąć do plecaka, by poruszać się bez ograniczeń. W podobny sposób dzieje się w dziedzinie ducha pełna wolność. Taka lina istnieje,
Ale jak wchodzimy w jej posiadanie? Odpowiedź jest w wersie 5, a więc popatrzmy, cofnijmy się do wersu 5. W jaki sposób możemy tego wszystkiego doświadczyć, nabyć tą wspaniałą linę? Jeszcze raz 5. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno. Najważniejsza jest ta fraza początkowa. Staje się to przez śmierć podobną do Jego śmierci. Co to znaczy umrzeć śmiercią podobną do śmierci Chrystusa? Zobaczmy, jak sam Chrystus to tłumaczy swoim uczniom. Ewangelia Mateusza 16. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. O czym myślał człowiek niosący swój krzyż, gdy szedł na miejsce egzekucji? Jego życie się skończyło. Jakie miał plany urlopowe? Nie miał żadnych planów. Jego życie dla własnych planów się skończyło. I to właśnie oznacza branie krzyża na siebie. Śmierć dla siebie samego. Dla życia dla siebie. Aby powstać do życia dla Chrystusa. Umrzeć dla samego siebie, dla swoich zamiarów, czyli inaczej oddać całe swoje serce bez reszty Bogu. Ja potrzebuję wstąpić w ślady Chrystusa, jakbym niósł swój krzyż na miejsce egzekucji. Umrzeć dla samego siebie, dla swojego ja, swoich spraw i uczynić Chrystusa tym, dla kogo bije moje serce. Taką decyzję poprzedza zawsze jakaś historia, jakaś autentyczna wewnętrzna walka. Człowiek próbuje negocjować, a może wcale nie o to tam dokładnie chodzi. Próbuje zachować życie dla siebie, ale by w końcu zaufać i poddać swoje ja bez reszty Bogu. Jak to się dzieje w życiu każdego pojedynczego człowieka? No, Bóg kocha każdego z nas z osobna, nie hurtowo. I każdy z nas to niepowtarzalna historia Jego działania, Jego wpływu na okoliczności. Ale wśród tych okoliczności prawdą też jest, że Bóg posługuje się ludźmi i czyni coś dla jednych przez drugich, więc warto być na takie okoliczności wrażliwym, gdy pojawia się okazja, by umówić się na jakieś spotkanie, by to poznać, by poznać tam cztery prawa duchowego życia wspólnie z kimś, kto już to przeżył. No, Bóg tak działa. I my się do tego dostrójmy. Warto. Przebaczenie i zwycięstwo. Dopiero te dwie rzeczy razem dają pełnię. Wszystko zaczyna się od przebaczenia, ale bez zwycięstwa bylibyśmy chrześcijanami, którzy ciągle tylko wyznają swoje grzechy. Ciągłe upadanie i wyznawanie. Potrzebujemy też tego drugiego, zwycięstwa. Wtedy będzie mniej wyznania, tak, wyznawania. Nie będzie co wyznawać. Jak stary samochód. Jak go oczyścimy rdzy i tak zostawimy, znowu zardzewieje i za chwilę znowu będziemy musieli go czyścić. Trzeba samochód pomalować, by nie rdzewiał. W podobny sposób potrzebujemy do wyznawania naszych grzechów dołączyć
zwycięstwo. Gdy już zaprosiliśmy Chrystusa do naszego życia, On uczynił naszego ducha już całkowicie zwycięskim, wolnym, nietykalnym przez grzech. Teraz potrzebujemy, by nasz umysł i nasza wola za tym nadążyły. Potrzebujemy uznawać, że to już się dokonało na poziomie ducha. Gdy odpowiednie liny w plecakach, możemy zdobywać najwyższe góry, delektować się pięknymi widokami. Nasze życie może być pełne radości, bo ile radości jest, kiedy doświadczamy zniewolenia przez nasze namiętności. Ale kiedy doświadczamy zwycięstwa, wielka radość. Więc nabądźcie bezpieczne liny i pytanie, czy wybrnąłem jakoś z tej mojej początkowej pomyłki, że pomyliłem salę? Czy dostanę wypłatę za tą prezentację dzisiejszą? Bo tam ktoś czeka na moją wypłatę. Przy okazji życzę i Wam dobrych wypłat, by potrzeby zostały zaspokojone w tych niełatwych czasach. Ale przede wszystkim życzę Wam samych autentyków w tej najważniejszej duchowej dziedzinie naszego życia. Żadnych podróbek. Życzę prawdziwego przebaczenia i prawdziwego zwycięstwa.